Kazimierz Bartel to postać niezwykła w historii Polski. Był matematykiem, profesorem, rektorem, politykiem, premierem, senatorem, posłem, ministrem i oficerem. Jego życie to pasjonująca opowieść o człowieku, który zaczął jako ślusarz i doszedł do najwyższych szczytów nauki i władzy. Jego losy są także świadectwem dramatycznych wydarzeń w XX wieku, które zakończyły się tragiczną śmiercią z rąk hitlerowców. Kazimierz Bartel urodził się 3 marca 1882 roku w Lwowie w rodzinie maszynisty kolejowego Michała i Amali z domu Hadaczek. Ukończył szkołę ludową w Stryju, a następnie rozpoczął naukę w gimnazjum klasycznym. Nie znosił jednak tej szkoły i jej nauczycieli, więc po trzech latach przerwał edukację i podjął pracę w warsztacie ślusarskim. Tam odkrył swoje uzdolnienia techniczne i zapał do nauki. W 1898 roku ukończył państwową szkołę przemysłową w Lwowie i zdobył uprawnienia do wykonywania zawodu ślusarza. Jego ambicje sięgały jednak dalej. Zainspirowany wykładem z fizyki na Politechnice Lwowskiej postanowił podjąć studia na tej uczelni. W ciągu dwóch lat samodzielnie opanował materiał potrzebny do zdania matury, co uczynił w 1901 roku w Wyższej Szkole Realnej w Lwowie. W tym samym roku rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na kierunku mechanika. Wyróżniał się zwłaszcza w geometrii wykreślnej, która stała się jego pasją i specjalnością. W 1907 roku ukończył studia z wyróżnieniem, a w 1909 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych jako jeden z pierwszych w Austrii. W 1913 roku został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem katedry geometrii wykreślnej politechniki lwowskiej. A rok później profesorem zwyczajnym. Był cenionym nauczycielem akademickim i autorytetem w swojej dziedzinie. Opublikował wiele prac naukowych i podręczników akademickich z zakresu geometrii wykreślnej i rachunku wektorowego. Był także prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach od 1930 roku do 1932 roku. W czasie studiów Bartel angażował się także w działalność społeczną i polityczną. Był członkiem Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki Lwowskiej, które wspierało biednych studentów i kształtowało świadomość narodową. Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, które dążyło do niepodległości Polski. W czasie I wojny światowej służył jako oficer Wojsk Kolejowych Armii Austro-Węgierskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Bartel aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowego państwa. W latach od 1919 roku do 1920 roku był kierownikiem Ministerstwa Kolei Żelaznych, gdzie zasłużył się dla organizacji transportu kolejowego i odbudowy zniszczonych linii. W 1922 roku został senatorem z listy chrześcijańskiego Zjednoczenia Narodowego, a w 1928 roku posłem z listy bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. W 1926 roku Bartel poparł przewrót majowy Józefa Piłsudskiego i został premierem pierwszego rządu po zamachu stanu. Był to początek jego kariery politycznej na najwyższym szczeblu. W latach od 1926 roku do 1930 roku był premierem pięciu rządów, w których pełnił także funkcję wicepremiera, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego oraz ministra kolei żelaznych. Jako premier starał się realizować program sanacji moralnej i gospodarczej państwa, współpracując z Piłsudskim i jego zwolennikami. Dbał o rozwój nauki, kultury i oświaty, wspierając m.in. Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie i Państwowy Instytut Meteorologiczny. Zajmował się także sprawami zagranicznymi, utrzymując dobre stosunki z sąsiadami Polski i mocarstwami zachodnimi. W 1930 roku Bartel zrezygnował z funkcji premiera i wycofał się z życia politycznego. Powrócił do pracy naukowej na Politechnice Lwowskiej, gdzie był rektorem w latach od 1930 roku do 1936 roku. W tym czasie nadal utrzymywał kontakty z Piłsudskim i jego otoczeniem, będąc jednym z zaufanych doradców marszałka. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku Bartel uczestniczył w pracach nad nową konstytucją kwietniową. W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej i agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, Bartel znalazł się w Lwowie pod okupacją sowiecką. Nie podjął współpracy z nowymi władzami, lecz zaangażował się w działalność konspiracyjną. Był członkiem Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Utrzymywał kontakty z rządem emigracyjnym w Londynie i brał udział w organizowaniu tajnego nauczania. W 1941 roku, po ataku Niemiec na ZSRR Lwów, został zajęty przez Wehrmacht. Bartel został aresztowany przez Gestapo 4 lipca 1941 roku i osadzony w więzieniu na Zamarstynowie. Po trzech tygodniach został rozstrzelany na rozkaz Heinricha Himmlera 26 lipca 1941 roku. Jego ciało zostało wrzucone do zbiorowej mogiły na cmentarzu łyczakowskim. Kazimierz Bartel był człowiekiem wielkiego formatu, który swoim talentem, pracą i patriotyzmem przyczynił się do rozwoju Polski w wielu dziedzinach. Jego życie i dzieło są godne pamięci i szacunku.